Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Redemption Rompy. Witam was bardzo serdecznie w rozdziale czwartym, Behind Closed Doors, czyli za zamkniętymi drzwiami. Ostatnio pożegnaliśmy Sayaka Maizono oraz Gundama Tanake. No i zostało jeszcze 11 uczniów, a mamy rozdział czwarty. Czy to oznacza, że czeka nas potencjalny drugi rozdział z dwoma... właściwie pierwszy rozdział z dwoma zabójstwami, tylko że poza trzecim rozdziałem? To byłoby całkiem ciekawe. Mój kot chyba też tak uważa, bo mi tutaj przyszedł. Czeka nas pewnie z 2-3 odcinki z... podejrzewam, że dwa raczej odcinki z Daily Life'a. Bóg wie ile z Daily Life'a, ale też pewnie dwa. No i zobaczymy, co się w tym rozdziale będzie działo. Teoretycznie Daily Life jest delikatnie krótszy niż ostatnio, ale zobaczymy, co się właściwie otworzy. Mieliśmy już szkołę z jedynki, mieliśmy już wyspę z dwójki, mieliśmy szkołę z V3, co dalej? Będzie coś powtarzanego? Nic się nie otworzy? No zobaczymy. Zaczynajmy. I w tle widać i buki swoją drogą. Obudziłam się do cichego chrapania Ibuki, która była obok mnie. Rozejrzałam się i zauważyłam, że ona śpi, a divy były, gdzieś tam rozłożone obok niej. Puk, puk, puk. Ktoś przyszedł odwiedzić Ibuki, tak rano? Podeszłam do drzwi i ku mojemu zaskoczeniu to był Mondo. Och, Mondo, nie spodziewałam się cię tu zobaczyć. Słuchajcie, czy nie jest odrobinę za głośno? Nie, no chyba jest spoko. Ja ciebie też się nie spodziewałem. Uuuuj. Jakaś sekretna przyjaźń? Potrzebujesz czegoś od Ibuki? Po prostu chciałem sprawdzić, co u niej. Straciła dwójkę naprawdę dobrych przyjaciół wczoraj. Wow, Mondo to jest... Mondo naprawdę jest fajnie ty przedstawiony. Niby taki antagonista, ale z jednej strony o dobrym sercu. Wszystko gra? Tak, wszystko gra. Tęsknię za Sayaką i też za Gundamem. Chciałbym, żeby byli tutaj. Żeby wiedzieli, że mieli we mnie przyjaciela. Na pewno każdy to wie, Mondo. Jesteś dobrym przyjacielem. Oj, to jest chyba rozdział, w którym Mondo odpada, coś czuję. Dzięki, Kaede. Po prostu chciałbym móc ją zatrzymać. Wiedzieć... Dać jej znać, że to nie jest tego warte. Szczególnie, jeżeli to było coś, co powiedział ten cholerny niedźwiadek. Wiem, że to jest ciężkie, stracenie Sayaki i Gundama. Naprawdę odbiło się wszystkich. Jestem ciekaw w ogóle, czy oni pójdą tym tropem, który zaprowadził Sayaka do grobu, czy po prostu konfrontują ewentualnie to, co Sayaka miała na kartce z Kokichim. Musimy przez to przejść razem, dla nich i dla każdego, kogo straciliśmy. Ta, masz rację. Chcesz poczekać, aż ona wstanie? Może. Czy Hiro i Taka sprawdzają Leona? Po ostatniej nocy. No i co u niego? Nie za dobrze. Nie chcę dalej z żadnym z nas. Chihiro powiedział, że on potrzebuje czasu, ale... A powiedział tobie cokolwiek? Coś tam szepcze o siebie. Aż tak źle z nim? Tak, ja po prostu... Mam nadzieję, że Chihiro i Taka będą pomocni. Na pewno będą. Pójdę teraz sprawdzić, co u reszty. Dasz sobie radę? Tak, jasne. Trzymaj się, Kaede. Wyszłam z pokoju Ibuki i rozejrzałam się po korytarzu. Nie byłam pewna, co mam zrobić. Może powinnam sprawdzić, co u Leona. Albo u kogokolwiek innego. Wczoraj naprawdę było ciężko. Zaczęłam iść do pokoju Leona, gdzie... Kaede! Tak pomyślałam, że cię tutaj znajdę. Pato Rantaro! O, hej, Rantaro. Hej, jak się trzymasz? Szczerze? Nie za dobrze. Utrata Sayaki, Gundama i to wszystko, to było straszne. Pomyślałam o tym zeszłej nocy, kiedy byłam z Ibuki. Ja po prostu chcę stąd wyjść. Na pewno jakoś nam się uda. Mam nadzieję. Po prostu chciałabym, żeby to nie było za cenę ludzkich żyć. Nikt nie chce, ale... Ale oczekujemy od ciebie pomocy. Wiesz, jesteś naszą liderką. To jest zabawne, bo to, co chciałem dosłownie w tym momencie powiedzieć, to takie kurde, ale fajnie, że Kaede w końcu się pilnie obwinia. Może w końcu zazna trochę spokoju i zrozumie, że to nie do końca jest jej sprawa. I co mówi nasz bohater w lśniącej, paskowanej zbroi? Czyli nasz Pato Rantaro? No, jesteś liderką, weź się w garść. Jednym słowem.
Rób swoje. No to super, Rantaro. Ale jak długo mam mówić im, że będzie wszystko okej? Okay? Leon stracił kogoś naprawdę bliskiego wczoraj. Jak możemy to zamieść pod dywan i sprawić dalej się uśmiechać? Chcę, żeby jak największa ilość z nas stąd wyszła, ale ci ludzie to byli nasi przyjaciele. Nie chcę dalej udawać... że ktoś dalej tutaj nie jest następny. Posłuchaj, Kaede. My nie zapominamy, ale musimy skupić się z całej siły na... dla ludzi, których straciliśmy, racja? Nie możemy pozwolić, żeby ktokolwiek, kto stoi za tym, radował się i czuł satysfakcję z wywołanej krzywdy i rozpaczy. Zaufaj mi, Kaede. To nie jest łatwe dla mnie, żeby to powiedzieć, ale ja też cierpię. Tęsknię za każdym, kogo straciliśmy. Ale bycie silnym jest dobrą rzeczą. Tak długo, jak dasz sobie miejsce, aby cię słabą. Uhuhu. Dziękuję, Rantaro. Doceniam to naprawdę. Zawsze byłeś dla mnie i cieszę się, że mogę ci ufać. Racja, ja... skoro mowa o zaufaniu, chciałem ci coś powiedzieć. Tak? O co chodzi? No o co chodzi? Jak stawiacie? Coś strzeli z działa ostrego? Nasz pato Rantaro? Od jakiegoś czasu, po tym jak sobie pomyślałem, mam na myśli, myślę, że powinnaś o tym wiedzieć. Chodzi o... I ktoś im przerwie znowu, tak? Już nie pierwszy raz. Prik! O, ktoś ma nienaoliwione kolana. Moja wina. Słyszałem, że ktoś gada i pomyślałem, że czekacie o mnie. To nasza wina, przepraszam, Mondo. Nic się nie stało. Okej, siema. Co chciałeś powiedzieć, Rantaro? A, to nic takiego, nie martw się tym. Jak to nic takiego? Pewnie albo się nie dowiemy, albo dowiemy się za późno. No weź, ziomie, powiedz coś więcej. Jesteś pewien? Totalnie. To... gdzie szliśmy? Miałem sprawić co z Leonem, że zobaczyć jak się czuje po zeszłej nocy. Racja. Zostawię to tobie. Pójdę zobaczyć co z Ibuki. Okej, brzmi super. Do zobaczenia. Zacząłem iść w stronę pokoju Leona, ale nagle silny zapach wypełnił mój nos. Nie byłam pewna co to jest, ale zrobiłam się ciekawa, więc poszłam za tym zapachem. Doprowadził mnie on do kuchni, które, co było dziwne, biorąc pod uwagę jak daleko był, aż zacząłem ilość jedzenia. Święty! O, Kaede! Witaj! Jak cudownie cię widzieć! Co sprowadza cię o kuchni? Zapach? Masz naprawdę tutaj sporą ilość jedzenia. Wystarczająco, żeby napełnić brzuchy 16 ludzi. To zupełnie jakby to był nasz pierwszy dzień tutaj. To tłumaczy, dlaczego jest tego tak dużo. A więc chcesz do mnie dołączyć? W porządku. Właściwie to miałem... raczej spasuje, miałem iść właśnie sprawić co z Leonem. O, Leon! Czy wszystko u niego gra? On musi być bardzo rozpaczony po utracie biednej Sayaki. Tak, tak jest. A co u ciebie, Kaede? Jestem zmieszana, jeżeli mam być szczera. Rozumiem. Chciałabyś przykąsić coś dla pomocy? Dam sobie radę, naprawdę. Dlaczego zrobiłaś tyle jedzenia teraz swoją drogą? A tu mi to doradził. Mówisz, że będzie mi lepiej. Głodóweczka, 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 głodóweczka. Będzie motyw z głodóweczką jak nic. Będzie totalnie motyw z głodóweczką. Mówię wam to, jestem tego pewien. Narobiła jedzenia i to będzie całe jedzenie, które musi im starczyć na x czasu, aż do zabicia kogoś albo do śmierci ich wszystkich. Tak bym stawiał, oczywiście to jest taki ten, ale coś tarczuje. To jest częsty zawodnik w czwartych rozdziałach. A Tua się nie myli poza tym. Poczuć się lepiej? Czy... ja, feel better? A i co, czujesz się lepiej? Straciłam wielu przyjaciół. To zupełnie zresztą jak ty i zdecydowałam się, że przeleję moje uczucia w tą sztukę, którą jest pieczenie. O, przepraszam, ty... Nie musisz przepraszać, Kaede, właściwie nie ma co być smutną. A Tua pomógł mi zdać sobie sprawę, chociaż tęsknię za moim drogim przyjaciółmi. Jeżeli położę się i będę płakała, to co będzie ze mną dalej? Żeby przygotować się na najgorsze, nie mogę ryzykować, że ja albo moje emocje...
Nie mogę ryzykować siebie albo moich emocji zbytnio. Potrzebuję tylko kierownictwa. Racja, cóż, Angie. Wiem, że to ciężkie, ale jeżeli potrzebujesz, żeby z kimś pogadać, to jestem tutaj. Mam wrażenie, i to jest dobry prognostyk, patrząc na to, że rozdział jest prawie ten sam od jak poprzedni, Daily Life, że chyba troszkę szybciej idą napisy, a że szybciej idą, to podejrzewam, że to może się skończyć na tym, że to będzie po prostu więcej tekstu. Że będzie więcej tekstu jakby do przeczytania, no bo jak jest ten sam od drugi filmik, a napisy idą szybciej, no to znaczy będzie ich po prostu więcej. Nie martw się, Kaede, po dzisiaj będę zdrowa jak no, po prostu jak cholera, ale doceniam twoją troskę. Okej, więc ja chyba pójdę i... Ding dong, ding dong. Uwaga wszyscy, proszę zgłosić się o salę gimnastyczną, bo będzie ważne ogłoszenie. Chyba tam właśnie pójdziemy. Angie i ja poszłyśmy na salę gimnastyczną, gdzie wszyscy inni mieli już niedługo do nas dołączyć. Witajcie moi uroczy uczniowie, gratuluję wam, że dotarliście tak daleko. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że niektórzy z was nie kopnęli jeszcze w kalendarz, ale życie jest, bywa naprawdę tajemnicze. Oho, no Leon będzie w załamce, to na pewno. O, racja, panie Kuata tutaj, udaje Ishimaru, ale wszyscy pamiętamy, co się stało zeszłym razem, bo. O, dlaczego ty? Dlaczego ja co? Nie możesz zaczynać po... comprehend? Trochę mi wyleciało to słowo z pamięci, więc szybko pozwolę sobie je sprawdzić. Comprehend oznacza rozumieć. Nie możesz nawet próbować zrozumieć żalu, którego on doświadcza. Jak to? Mokuma czuje 100 razy większy żal, kiedy widzi, jak tak długo robicie podchody, żeby się zaciukać. Kolego, Kiyotako. O, rozumiem. Czuję się jak on, ponieważ Leon widział, jak Sayaka jest... jest taka napychana i przypomniało ci to, jak twój brachol był namaślany. To byłoby bardzo słodkie, gdyby nie było tandetne. Tak czy siak, jako nagroda otworzyłem wam kolejne piętro szkoły. Możecie je zbadać, kiedy tylko chcecie. Jestem pewien, że niektórzy z was uznają je za niesamowicie znajome. Ciekawe, co to będzie. Niektórzy z was, czy ja pewnie nie związane z dwójką, no zresztą to były wyspy, więc powiedziałem, że po prostu albo coś kolejnego z jedynki, albo z trójki. Ja bym stawiał osobiście, znaczy z V3, że jeżeli to jest teoretycznie piętro czwarte, no to najwięcej sensu by miało, żeby to było piętro czwarte z jedynki. Bo w dwójce to oczywiście był domer truskawkowo-winogronowy, chyba że tam się przeniesiemy, ale wątpię. A V3 to była po prostu ta sala i ten świat wirtualny. Zanim ktokolwiek z nas mógł coś powiedzieć, Mokuma zniknął, zostawiając nas w ciszy. Więc co teraz robimy? Chyba powinniśmy zbadać nowy obszar. Może będzie miał jakieś wskazówki? Może. Ale czy musimy? Nie możemy dalej pracować? Nie, musimy pomóc reszcie. No chyba. O! Ja chcę badać z Chihiro! O Boże! Na pewno chcesz z nim być, Chi? Oczywiście. Bardzo dobrze. Ja chciałbym zbadać z Kibo i Ishimaru. Okej! Akceptuję to! Ibuki, co ty powiesz na mnie i na Rantaro? Brzmi dobrze. Wchodzę w to. Świetnie. Zostawiam mniej ciebie, Leon. Tak, cokolwiek. Przyrknęłam Swallowed Heart as Leon. No, przyrknęłam mocno silnie, kiedy Leon odmówił kontaktu wzrokowego ze mną. Na pewno był wkurzony albo zdenerwowany. Nie mogłem go winić, ale to może w końcu być moja szansa, żeby z nim porozmawiać. Dotarliśmy do bramy blokującej schody na trzecie piętro i upewniliśmy się, że jest otwarta. Kiedy weszliśmy, przywitał nas kolejny korytarz. Okej, to wygląda w ogóle bardziej chyba jak korytarz z drugiego piętra, tam gdzie był basen? O, to jest chyba drugie piętro naszej akademii. A, no właśnie.
Zauważyłem, że Chihiro i Mondo spieli się. Czy coś się z nimi stało? Mamy w końcu jakieś mięsko. To jest przecież piętro, którym Chihiro i Mondo bardzo intensywnie trenowali. Bardzo intensywnie trenowali. No to będzie na pewno mocno niezręczne. No to sprawdźmy tą bibliotekę. Ile to miejsce ma bibliotek? Chyba każde piętro ma bibliotekę rzeczywiście. No bo na drugim piętrze, czy tym wyspiarskim, była biblioteka. Na trzecim też była biblioteka? Bo była ta biblioteka z parteru. A może nie było? No dużo, ta trzecia na pewno nie jest pierwsza biblioteka. O, sprawdzę pokój, ten pokój nagrań? Nagrań? Był taki pokój? Na tym piętrze? Pokój nagrań? Może jest jakieś wymieszanie? Tego nie było na naszym drugim piętrze. Zgadza się, to było na trzecim. Już nie będę to zmieniał, ja zazwyczaj lubię poprawiać, bo to się u nich przesuwa jedno. U nich parter to jest pierwsze piętro i tak dalej, więc u nich trzecie piętro to byłoby nasze drugie, ale już trudno, już czytam jak jest. Chyba ustaliliśmy, że rozkład pomieszczeń tego miejsca jest troszkę inny niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Moja grupa może sprawdzić te klasy. Brzmi dobrze. Leon i ja sprawdzimy szatnie. Rozdzieliliśmy się i Leon wciąż po prostu traktował mnie tak, że się do mnie nie odzywał. Mogą praktycznie poczuć jego złość i smutek, które po prostu od niego się tak odbijały wręcz. W sensie on je tak wytwarzał. Więc Leon, co tam u ciebie? A jak myślisz? Cóż, pewnie do dupy. Mam kurna tego dość, Kaede. Mam dość tego, że ludzie umierają. Dość tego, że nie mogę nic z tym zrobić. Ja po prostu chcę iść do domu. Leon. Kurwa, słuchaj, Kaede, ja... Przepraszam, ja przez to jak się zachowuję. Nie jestem za dobry w takich sytuacjach. Jestem taki wkurzony, ale w głębi... Jestem tak samo wystraszony jak wszyscy. Jezu, strasznie mi się podoba ten Leon w porównaniu ze zwykłym. To jest całkowicie normalne. Wiem, że to ciężkie, ale jesteśmy w tym razem. Łatwo jest zapomnieć, ale jesteśmy w tej samej drużynie. Jeżeli jesteś zły, to prześlij to na kogoś, kto stoi za tym wszystkim. Tak, masz rację. To byłoby lamerskie, gdybym pozwolił Grinchowi się pokonać. Nie mogę się tak po prostu poddać. Trochę nagłe, ale wiecie jak to w rompie bywa. W jednej minucie wysyłasz ziomka na egzekucję, w drugiej planujesz co będziesz jadł na śniadanie dnia kolejnego. Poza tym ja wiem, że Sayaka by to nie chciała. Ta, zdecydowanie. A tyś wiesz co Sayaka by chciała. Proszę cię. Leon był cicho przez parę sekund, po czym patrzyłem jak wyciąga coś z kieszeni. Pistolet. To była różowa ta wstążka Sayaki. Spojrzał na nią na moment, zanim ostrożnie przywiązał ją wokół swojego nadgarstka. Aj, rzeczywiście ma tu wstążkę, wow. Ładnie zostało zrobione. Nie pozwolę, żeby ta gra mnie pokonała, nie znowu. No Leon chyba po takim przeżyciu i po takich słowach nie zdziwię się, jakby się okazało, żeby przeżył do samego końca, ale zobaczymy. Nie wiem... Co mnie napadło, ale... Patrzenie na tą determinację w oczach Leona sprawiło mi to, że... wyciągnęłam do niego ramię w uśmiechu. Zróbmy to razem. Leon pokiwał głową i wziął moją dłoń. Tak zdecydowanie ją potrząsając. Zdecydowaliśmy się zbadać resztę obszaru, przechodząc do drzwi do szatni. Ja musimy wejść innymi stronami. Tak. Ciekawe, po co jest ta wielka spluwa? Nerwowo sprawdziliśmy wielką broń przyczepioną do sufitu. Przymocowaną. To jest dla bezpieczeństwa! To jest w sumie zabawne, bo Leon chociaż oczywiście zna tę szkołę, to nie kojarzy w żadnym wypadku tego miejsca, bo on już tutaj nie żył. O! Jeżeli chcecie odblokować szatnię, musicie użyć swoich handbooków przy czytniku kart obok drzwi, ale żeby zapewnić maksymalną ochronę w każdej szatni, to chcę, żeby męskie handbooki otwierały
męskie szafki i to samo tyczy się dziewczyn. I to jest granica nie do przekroczenia. Wow, déjà vu. Więc po co ta spluwa? Jeżeli ktoś próbuje się zagrać oczywiście i nie miejcie jakichś pomysłów co do pożyczania handbooków, to jest wbrew zasadom. Oho, jasne. Mówiąc to, Mokuma zniknął, a Leon i ja przeszliśmy przez odpowiednie drzwi do szatni. Kiedy weszłam do środka, zobaczyłam... basen? I szafka, w której zamknęli wielką bestię, Ultimate Menela w stroju. Trochę lamerskie w porównaniu z oceanem, jeżeli byś mnie zapytała. Może, ale wciąż. Mieliśmy powiedzieć o tym reszcie. Leon i ja wróciliśmy do korytarza i słyszeliśmy głosy dochodzące z... idące w naszym kierunku. Dalej, Mondo! Powiedz nam, co tam? Jak wiele razy mam ci powtarzać, że tam nic... Stary, nie oszukasz nas. Coś... nad czymś myślisz. Nie musisz nam mówić, ale przynajmniej przyznaj to. Cóż, to po prostu... z tym wszystkim, co się dzieje... ja myślę sobie, czy to będzie, no... no wiecie, następny. O, i Buki nie podoba się ta myśl. Mi też nie, ale nie ma sensu. Nic z tym nie poradzimy, poza próbą i ekspozycją każdego, kto... Chwila, you can't win. Kokolwiek, kto prowadzi tę grę. No muszę po prostu wykazać tożsamość geniusza. Ta, racja, ale... są rzeczy, które chcę powiedzieć, zanim będzie za późno, wiesz? Do Chihiro i do Taki. Ostatnim razem było dużo rzeczy, których żałowałem. Nie chcę popełnić znowu tych błędów. O, to zupełnie jak Ibuki powiedziała Rantaro, jeżeli chcesz coś powiedzieć, powinieneś to zrobić, zanim będzie zniknięta zawsze. Ta, chyba. Hej, znaleźliście coś? Poniekąd. Biblioteka ma dużo książek, ale nie za dużo. Wydawało się być dla nas przydatnych. To chyba trend w tym miejscu. Zazwyczaj tak. Cóż, może druga grupa coś znalazła? Niestety nic z tego. Tak, klasy są zupełnie normalne. Nie traćcie wiary, na pewno coś wymyślimy. Wczoraj tym mowa, nie znaleźliśmy niczego w tym cholernym pokoju nagrań, więc ci i ja wrócimy do mojego pokoju. Czy ja też mogę pójść? Chcę zobaczyć, jak pracujesz. Ja też! Budujecie razem kolejne Okiboya? Co? O nie, nigdy byśmy nie mogli zamienić Chibo. Serio? Tak siak... możecie wejść, możecie wpaść. Tartulert niczego nie zepsujecie. Miło, bądź miła. Okej, Tartulert niczego nie dotkniecie. Dlaczego miałbym chcieć dotykać coś, co zrobiły twoje paskudne łapy? Okiczy, wystarczy. Czy możecie się zacząć dogadywać? Proszę? Rodzicie otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale zawahał się na moment. Okej, ale tylko dla mojego najlepszego kumpla. Twojego najlepszego kumpla? Właśnie kumpeli. Hej, jeżeli macie dalej tak się przekomarzać, to pójdę pracować do swojego pokoju. Ci, daj spokój, nie... nie. Ja po prostu daję, zaznaczam swoją obecność. Miałam być chyba pewniejszy siebie, Miu. Kokichi, ty też to mówiłeś. Cóż, przyjmę waszą radę, więc jeżeli wasza dwójka nie może się dogadać, to nie będę z wami spędzał czasu. Wszyscy siedzieli w ciszy, kiedy słowa Chihiro odbijały się echem po korytarzu. On miał taki łagodny wyraz twarzy, a ja nie mogłam czuć no już niewielki, ale taki odrobiny dumy. O, właśnie o tym mówiłem. A? Wiedziałem, że dasz radę. W końcu wyhodowałeś. Nadszedł czas. Co wyhodował? Chodzi o jaja? Czy chodzi o... cojones? O czym ty do cholery jasnej mówisz? Tak, chodźmy. Nudzi mnie to spędzanie czasu tutaj. Hej, poczekaj na nas. Zanim ktokolwiek mógł zaprotestować, Kokichi szybko odszedł. Czy Hiro, Miu i Kibu? Poszli za nim. Ahem, cóż, jeżeli się rozdzielamy, to czy możesz towarzyszyć mi do kuchni, Leon?
Tak, jasne. Zaczynamy, Taka uśmiecha się, kiedy za dwójkę odchodziła. Zastanawiam się, o czym on chce porozmawiać z Leonem. Ja chyba też już będę szła. Tak, ja też. Wszyscy poszli w swoją stronę, zostawiając tylko mnie oraz... Hej Mondo, wszystko gra? Tak, nie martw się o mnie, Kaede. On wydawał się być taki... zasmucony. Może jeżeli byśmy pospędzali razem czas? To może mógłby się po... Mogłabym sprawić, że poczuję się lepiej? Ej, chcesz pospędzać trochę czasu? Wiesz co? Yeah! Z chęcią bym odwrócił mój umysł od tego wszystkiego. A co chciałbyś porobić? Żeby mi pojeździć motorem. Wiesz, zawsze nie jestem wkurzony. Jeżdżę, wiesz? Jeździsz? A, zazwyczaj jadę przy Jaszkę. Ale to nie jest opcja w tej dziurze. Może mógłbym się z kimś pobić. Pobić? Nie martw się, nigdy bym nie uderzył dziewczyny. To zrujnowałoby mój honor. Tylko zniewieściałych chłopców on woli bić. Prawdziwy genocider wśród bokserów. Ale moglibyśmy spuścić trochę parę po drodze. Tak, Edę. Co powiesz na to, żebyśmy poszli sobie pobierać? Pobierać? Tak, po wyspie. Dołączy się raz na motorze. Na motocyklu, ale z nogami. Jasne, to może i dobre, żeby się trochę dotlenić. No jasne, chodźmy. Mondo pobiegł w stronę żółtych drzwi, a ja szybko poszłem za nim. Okej. Myślę, że może z 5 okrążeń? 5? Tak. Trzeba wyciągnąć cały ten stres, wiesz? Myślę, że zacznę z tym. A jak tam chcesz? Mondo i ja pobieraliśmy po wyspie przez chwilę. Miło było trochę poćwiczyć. Ale ostatecznie, chociaż byłem wykończona, nie miałem pojęcia, jak Mondo udało się zrobić 5 kółek. A, wow! Potrzebowałem tego, dzięki, Kaede. Nie ma problemu, Mondo. Mondo poklepał mnie po plecach, zanim poszedł do szkoły z uśmiechem. Nie czułem swoich nóg. Moich nóg po tym biegu, ale przynajmniej on jest w lepszym nastroju. Myślę, że Mondo i ja się do siebie bardzo zbliżyliśmy. Zdecydowałem się, że połażę po korytarzach przez trochę i kiedy tylko obeszłam korytarz, prawie na kogoś wpadłam. Hej, uważaj, jak leziesz, Kai, idiotko. Przepraszam, Miu. Czy ty wciąż spędzasz czas z resztą? Nie, zdecydowaliśmy się rozejść. Okej, to długo to mi potrwało, taka impreza na trochę. A chcesz trochę pospędzać czasu ze mną? Kurna, czemu nie? Super. Miu i ja poszliśmy do jadalni, gadając trochę. Wiesz, mija się dużo od naszej ostatniej gry. Co masz, kurna, na myśli? Nie miałam nic złego na myśli. A, cóż. Możesz za to podziękować ci. To jest po prostu rzadkie, wiesz? Żeby znaleźć kogoś, kto chce być z tobą tyle czasu. Miu, czy ty masz jakieś przyjaciół? Czy ty masz wielu przyjaciół? A co jeżeli mam? Większość ludzi, którzy ze mną rozmawia, to i tak zboczuchy. Cóż, masz jakieś ludzi teraz, racja? Mam na myśli mnie, czy Hiro, Ibo i resztę. Cóż, masz rację. To miłe. Że ludzie spędzają czas ze mną i to nie przez to, że jestem super gorącą laską. Tak, na pewno, kiedy stąd wyjdziemy, wszyscy pozostaniemy przyjaciółmi i możemy spotkać nawet więcej ludzi niż tutaj. Już 100 razy. A, sorry, że ignorowałam cię ostatnio. Ci i ja pracujemy na czymś bardzo ciężkim, żeby dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. Próbuję użyć moich umiejętności, żeby pomóc, ponieważ chcę, żeby wszystko było ok.
A jeżeli powiesz komuś, że to powiedziałam, to... Jesteś bezwstydna kłamczucha. W porządku. Twój sekret jest bezpieczny ze mną. Dzięki, Kaede. Może nie jesteś jednak totalnym idiotą. Miu i ja pogadałyśmy trochę, jakoś naprawdę dużo szybciej lecą napisy niż wcześniej, mam wrażenie. Kiedy... Probably to why longer? Zanim zdecydowaliśmy się pójść w swoje strony. Kiedy ona nie była wulgarna, to było właściwie całkiem przyjemne. Myślę, że Miu i ja się do siebie zbliżyliśmy. Robi się późno, więc zdecydowałem się wrócić na noc. Poszłam do mojego pokoju i odpłynęłam w krainę snów. Będzie jakiś kwaśny sen? Ding dong, bing bong. Dobra, moi drodzy, w tym momencie skończymy ten odcinek. No cóż, nie wydarzyło się niestety nic specjalnego, raczej ludzie sobie radzą trochę z żałobą, spędzają czas ze sobą, są trochę inne połączenia, co też może coś ciekawego z tego wyjść, ale raczej nic takiego nie wiadomo jakiego. Moi drodzy, jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza. Zapraszam was również do subskrybowania, żeby być na bieżąco. No w kolejnym odcinku raczej bym nie liczył na cały daily life, który nam został, bo to jest jeszcze ponad godzina, ale myślę, że dwa odcinki jak najbardziej wchodzą w grę, potem jeszcze jeden na śledztwo i miejmy nadzieję, że jeden na proces pod tym względem, że mam nadzieję, że się wyrobię. To miałoby dużo sensu. I cóż, to tyle. Zapraszam was jeszcze na maile społecznościowe, które macie po rozwinięciu opisu. Pod filmikiem macie opis, tam robicie rozwin i po prostu macie całą listę. Zobaczcie, co was interesuje i followujcie, bo warto, naprawdę warto. To wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło. No i za dwa dni oczywiście lecimy dalej z przygodami w czwartym rozdziale Danganronpa Redemption Rompy. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.